kończącym cykl turnieju wystartowało 8 zespołów. Znakomicie radzili sobie gospodarze, czyli chłopcy z Młodzika. To fragmenty półfinału, w którym zmierzyły się dwie drużyny tego klubu. Dla rozróżnienia zespoły występowały oznaczone kolorami. Żółci pokonali czarnych 4-3. W drugim półfinale Orlik Radom wygrał z Bronią 2-0. Pierwsze miejsce w turnieju zdobył Młodzik po zwycięstwie nad Orlikiem. O wyniku musiały zadecydować dopiero rzuty karne. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Oliwier Wojciechowski z Młodzika, a najlepszym bramkarzem jego klubowy kolega Błażej Miturski. Z kolei najwięcej goli zdobył Kacper Pietrzyk z Orlika.